Nowość na rynku sygnalizatorów karpiowych. Kultowa Tiki Taka w nowej odsłonie TSX-R6. Zaawansowana technika, interesujący design plus szeroka kompatybilność. Pierwsze wzmianki o tym zestawie pojawiły się w ubiegłym roku. Media mogły zapoznać się z tym podczas prezentacji w Berlinie. A teraz na starcie sezonu w sklepach pojawia się właśnie ten zestaw, który testujemy w tych pięknych okolicznościach przyrody. To zestaw sygnalizatorów karpiowych Tiki Taka TSX-R6, który współpracuje z lampką namiotową. Projektanci Anacondy postawili w tym wypadku na design, to black chrome. Odnoszę wrażenie, że wygląd zewnętrzny jest równie ważny jak to, co zostało w środku. Te sygnalizatory mają się wyróżniać nad wodą, ale oczywiście to nie jest ich jedyna zaleta. W zestawie znajdują się 2, 3 albo 4 sygnalizatory brań oraz odbiornik. Elektronika została zamknięta w wodoszczelnej i odpornej na uderzenia futurystycznej obudowie w stylu Gunsmoke. Nowe sygnalizatory Anacondy to jeden z tych niewielu zestawów na rynku, w których przy pomocy inteligentnego odbiornika dźwięk, czułość i głośność sygnalizatora brań można regulować z odległości. Odpowiada za to dwustronny system transmisji. Oprócz regulowanych wibracji i funkcji latarki w centralce, cały zestaw został wyposażony w wiele nowinek technicznych. Przyjrzyjmy się szczegółom. Sygnalizatory mają wbudowane 6 stopni regulacji czułości, 7 poziomów regulacji głośności, gdzie ostatni, 7. poziom to tryb cichej pracy przy aktywnych lampkach LED. Ustawimy też 7 różnych częstotliwości dźwięku. O ewentualnym braniu poinformuje nas również jeden z 6 różnych kolorów LED. W każdym zestawie do każdego sygnalizatora otrzymujecie 2 snackbary. Tradycyjnie u dołu jest wejście mini jack na swingery, a jeżeli będziecie chcieli włączyć podświetlenie nocne, wystarczy dłużej przytrzymać i nacisnąć przycisk C. Centralka działa w kilku różnych trybach. Możemy jej używać w konfiguracji dźwięk plus światło plus wibracje, wibracje plus światło. Posiada także funkcję latarki. Coś, na co warto zwrócić uwagę, to także kontrola odległości, czyli sygnał kontrolny na odbiorniku przy opuszczeniu obszaru zasięgu transmisji radiowej. Ta wynosi minimalnie 150 metrów. Cały zestaw oparty jest o małe paluszki. Pracuje na paluszkach 1,5 V. Jak widzicie, potrzebne są 2. Wbudowana elektronika informuje nas o tym, że baterie padają, mówiąc najprościej. I całość jest wodoodporna. Ciekawostką tego zestawu jest jego kompatybilność z innymi produktami producenta. Mamy tu możliwość przyłączenia lampy namiotowej Anaconda RadioLink Device Tent, którą zakupujemy oddzielnie. Sparowana z całym zestawem lampa namiotowa pokaże nam branie w identycznym kolorze jak na sygnalizatorze. Zamontujemy ją za pomocą wieszaczka lub wbudowanych magnesów. Jej koszt to około 180 zł. Tiki Taka TSX-R6 sprzedawana jest w zestawach 2+1, 3+1 i 4+1. Za każdym razem pakowane są w taką bezpieczną i gustowną walizkę do przewożenia tego sprzętu. Za zestaw taki jak trzymam, 3+1, w Polsce trzeba będzie zapłacić około 1200 zł.